Dzisiejsza Ewangelia mówi o tym, że część z uczniów Jezusa odchodzi od Niego. Możemy zadać sobie pytanie, dlaczego? Po co oni to robią? Co ich do tego skłoniło? Odpowiedź można znaleźć w trudnej mowie Jezusa, jak to określili niektórzy z uczniów. Ciało pokarmem, krew napojem. Bardzo trudna sprawa, żeby to pojąć. Nie da się tego poczuć, nie da się tego dotknąć, a nawet spróbować zrozumieć. Bez wiary, że tak po prostu jest. Że ciało jest pokarmem, a krew jest napojem. Ciało i krew daje życie, bo są pokarmem. Tym życiem jest Jezus. To On daje słowa życia wiecznego. Ewangelia, a szczególnie postawa Piotra z dzisiejszej Ewangelii, pokazuje nam, że wiara staje się poprzez poznanie. Więc nie ma co się smucić, tylko spróbować zainteresować się Jezusem. Postarać się z Nim poznać, a potem uwierzyć, że On ma słowa życia wiecznego i za Piotrem wyznać, że On jest świętym Bożym.